sobotę, 30 czerwca, na placu Juranda w Szczytnie można było zobaczyć niecodzienny widok. Miejsce to, które było ostatnio świadkiem wielu sportowych emocji dzięki emisji meczy Euro 2012 na ustawionym tu telebimie, tym razem stało się areną walki. Dosłownie. W Szczytnie działa szereg klubów sportowych i w ramach projektów składanych otrzymują dofinansowanie. Bokserzy również takie dofinansowanie otrzymują. No i tutaj mamy właśnie kolejne wydarzenie, wydarzenie związane z boksem. Boks też się cieszy dużym zainteresowaniem w naszym mieście. No i ja szczególnie podziwiam dziewczęta, które w tej dyscyplinie sportu biorą udział, dlatego że to często wyglądają takie osóbki bardzo filigranowe. Okazuje się, że na ringu sobie bardzo dobrze radzą. No i oczywiście w Szczytnie oglądaliśmy piłkę nożną Euro 2012, także sportu w Szczytnie dużo. Na ringu skrzyżowali rękawice zawodnicy Gwardii Szczytno i Boxing Sokółka. Pomysłodawcą tej formy spotkania jest Zenon Jagiełło, trener szczycieńskich bokserów. Wychodzę do ludzi, żeby widzieli, że istnieje taka sekcja bokserska w Szczytnie, że dzieci się garną do tego boksu i żeby wszyscy widzieli, jak to wygląda naprawdę, że jest fajna zabawa. Zmaganiom młodych bokserów przyglądał się gość specjalny. Bokser, mistrz olimpijski z 1964 roku i wicemistrz z 1968 Józef Grudzień. Bardzo dobrze, że coś się robi, dzieje się, że miasto wspiera działalność trenera, bo sama pasja nie wystarczy do tego, że jednak musi być troszeczkę wsparcie finansowe, a to na pewno się opłaci i miastu, i młodzieży. To najważniejsze to jest młodzież w tym wszystkim wychowaniu i rodzice mają lżej. Józef Grudzień przyznał, że taka forma promocji boksu, pokazowa, rodzinna, powinna być praktykowana częściej nie tylko w Szczytnie, ale i w całej Polsce. Boks był dyscypliną medalodajną, a w tej chwili staje się tak, że niestety mężczyźni nie pojechali na Igrzyska Olimpijskie do Londynu, nie jadą, tylko jadą kobiety. No i dobrze, że ktoś będzie nas reprezentował tam. Czy ktoś z walczących na placu Juranda pojedzie w przyszłości na olimpiadę? Trener wierzy w swoich podopiecznych. To jest moje marzenie, chyba każdego trenera jest marzeniem, żeby no, postawić kropkę nad i, by mieć olimpijczyka. No powiem, że dążę do tego, a jest dwie osoby, które mają takie zadatki na mistrzu. A nawet jeśli nie zdobędzie się najwyższych laurów sportowych, warto uprawiać boks. I to niezależnie od płci i wieku. Poprawia się kondycja, sylwetka. A tak ćwiczy się też charakter. No, jest to sport walki, czyli trzeba być twardym, trzeba umieć walczyć. Później w samym życiu też się nie odpuszcza i stąpa się twardo po ziemi. Spróbować było można. Ja spróbowałam, mi się spodobało i tak i dalej trenuję. Jeśli komuś oglądającemu walki spodobałaby się ta dyscyplina, warto spróbować w niej swoich sił. Tym bardziej, że od nowego roku szkolnego czekają wykwalifikowani instruktorzy. Zapraszam od września, chcę po prostu, żeby były trzy grupy, od najmłodszych 6-9 latków chcę jedną grupę, później 9-12 i 12, później 16 lat, takie trzy grupy chcę zrobić. Mamy jeszcze dwóch trenerów, którzy zrobili uprawnienia instruktorskie, także mam jakby taką bazę trenerów, instruktorów, gdzie będą profesjonalnie po prostu prowadzić w Wyższej Szkole Policji. Do uprawiania boksu zachęca także jego mistrz. Józef Grudzień ze swoim autorytetem i doświadczeniem najlepiej chyba przekonuje, jak bardzo wartościowa jest to dyscyplina sportu. Mi się wydaje, że to jest o tyle istotne, że tutaj człowiek odpowiada sam za siebie. Ile włożyłem pracy, to wtedy efekt jest tego podczas walki w konfrontacji z przeciwnikiem. I to bardzo dużo młodzieży chciałoby, nie, że koledze podam, czy on strzeli bramkę, ja będę tylko miał współudział, ale jeżeli wygram, to ja wygrałem sam. Ja włożyłem pracy dużo, tyle włożyłem i widać to efekt tej pracy. I to jest, mi się wydaje, że przydatne w tym później nie tylko w sporcie, ale i później poza sportem, że korzysta się z tych doświadczeń, jakie się miało w ringu. Słabość była, pierwszą rundę, druga już było lepiej, trzecia już było najlepiej, wygrałem i to znaczy, że w życiu tak samo twardo trzeba stać na nogach, walczyć o to i swoje się osiąga dopiero wtedy. Gwardia Szczytno pokonała zawodników z Sokółki 16-4.
28 czerwca, na dzień przed zakończeniem roku szkolnego, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Szczytnie wyróżniono najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Nagrody w dziedzinie oświaty, twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz sportu zostały wręczone w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. To indywidualne wyróżnienia dla uczniów, których wiedza i zainteresowania wykraczają poza przyjęte ramy nauczania. Mają motywować do podejmowania nowych wyzwań i doskonalenia umiejętności. W kategorii oświata, twórczość artystyczna i upowszechnianie kultury wyróżniono Dominikę Purzycką ze Szkoły Podstawowej nr 3, która zajęła pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie recytatorskim, a naukę w podstawówce zakończyła ze średnią 6,0. W dziedzinie oświaty nagrody dostały Ewa Kwiatkowska ze Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 2, Magdalena Orzoł, uczennica Szkoły Podstawowej nr 3, Katarzyna Samsel ze Szkoły Podstawowej nr 6, Ewelina Pyśk, uczennica gimnazjum nr 1 i Kamila Rucińska, uczennica gimnazjum nr 1. W kategorii twórczość artystyczna i upowszechnianie kultury nagrody trafiły do Ignacego Stefanowicza, ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Szczytnie i Darii Jaskulskiej ze Szkoły Podstawowej nr 6. Nagrodzono także wybitnych młodych sportowców. Nagrody odebrali Konrad Bukowiecki, zawodnik Policyjnego Klubu Sportowego Gwardia Szczytno z Gimnazjum Sportowego, także z Gimnazjum Sportowego Patryk Mikołajewski, członek drużyny ratownictwa sportowego WOPR 4K Szczytno, Marcin Kłak, uczeń Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 2 i Konrad Piwowarski, zawodnik Klubu Sportowego Płetwal Szczytno z Gimnazjum Sportowego. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili wychowankowie Szkoły Muzycznej w Szczytnie. W wtorek 3 lipca nastąpi odbiór boisk do plażowej piłki siatkowej, które stanowią kolejny etap zagospodarowania terenów wokół Jeziora Domowego Dużego. Ich wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu została firma PBI Biostan z Mrągowa. Podłoże wyścielano piaskiem mającym przypominać letnie plaże. Prace związane z budową dwóch pełnowymiarowych boisk do siatkowej piłki plażowej trwały miesiąc. Wartość inwestycji wyniosła około 140 tysięcy złotych. A z boisk warto się przejść do pobliskiego linarium. W parku przy ulicy Pasymskiej od maja starsze dzieci mogą wspinać się na blisko 7-metrową konstrukcję z lin. Piramidę zbudowała wyłoniona w drodze przetargu firma Novum. Boisko do siatkówki plażowej i linarium to tylko kilka atrakcji z tych, jakie czekają w Szczytnie na dorosłych i dzieci chcących aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. 5 lipca o godzinie 18 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Szczytnie będzie można usłyszeć jubileuszowe 20 koncerty letnie. Wystąpi zespół Pro Musica Antiqua. Koncerty letnie to spotkania z muzyką europejską w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur. W programie utwory od renesansu do współczesności. Wstęp wolny. Ruszają ogólnopolskie spotkania zamkowe Śpiewajmy poezję. W Szczytnie w ich ramach będzie można zobaczyć i posłuchać 6 lipca od godziny 21 koncertu konkursowego 39 ogólnopolskich spotkań zamkowych i występu Aloszy Awdiejewa. A 7 lipca również od 21 Krzysztofa Napiórkowskiego i Artura Andrusa z zespołem w programie Myśliwiecka. Bilety na koncerty do nabycia w Sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie i w pubie Dziewiątka. Cena pojedynczego biletu to 30 zł, dwudniowy karnet kosztuje 50 zł. Po raz pierwszy w Szczytnie będzie można obejrzeć galę MMA i zawodowe walki w klatce. O 20 w sobotę 14 lipca w hali imienia Huberta Wagnera do pojedynku staną m.in. Waldemar Bączyk ze Szczytna i Rafał Niedziałkowski z Jasła. Cena biletu 25 zł. We'll be right back.
Muzyka.